Jest, kochany, język polski! Kurwa belka! W końcu łączenie z serwerem. Jest opcja, znalazłem ją. Klikacie sobie Spike, następnie słuchajcie, przychodzicie do Wypróbuj. Hej, siemaneczko ludziska, z tej strony oczywiście Patryk Taxizer T. Malinowski. Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo gorąco na kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, podejmiemy tematykę nowego update'a w Brawl Stars, który wyszedł dokładnie dzisiaj, czyli 15 kwietnia 2019 roku. Zostawcie łapeczki w górę, słuchajcie, mam nadzieję, że materiał się spodoba. Przypominam, że Brawl Stars to gra, na której teraz będę fokusował calutki swój kanał, także trzymajcie kciuki, żeby wyszło mi oczywiście jak najlepiej. No a ja poproszę intro i zaczynamy, żeby nie przedłużać. Intro! Hej! Chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! Dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, słuchajcie, oczywiście najważniejsza, czyli New Rare Brawler, czyli słuchajcie, Rosa. Rosa, która pojawi się już niedługo, słuchajcie, w nowym patchu, słuchajcie, w nowym update'cie. Nie wiem, czy jest już, słuchajcie, jakiś gameplay związany z Rosą, Rosa Brawl Stars. Za chwilę zobaczymy. Tak, i widzę, że słuchajcie, już ktoś tym grał. Dobrze, w takim razie słuchajcie, zobaczmy, co tutaj się dzieje, słuchajcie, jak to wygląda. To jest ten nowy champion, z tym, że ja chciałbym go zobaczyć na przykład tutaj. Aha, bo to jest, słuchajcie, filmik Brawl Stars, okej. Dobra, jak ta Rosa, słuchajcie, jak ona się prezentuje, jak się nią gra? Okej, no wiadomo, słuchajcie, musieli jakąś murzynkę w końcu dodać do Brawl Stars. Jak to strzela? Aha, czyli to atakuje po prostu coś w stylu, słuchajcie, naszego ziomeczka, który nazywa się tego zapaśnika. Aha. No i atakuje po prostu na dystans. No, widzę, że tutaj kilka, słuchajcie, jest oczywiście skinów do niego. Dobra. No z tym, że ona atakuje po prostu na trzy strony naraz, tak? Dobra, pokażcie mi ją. To jest nowy skin do tego. Okej. Czyli tak, mamy Rosę, słuchajcie, która będzie oczywiście atakowała Hands of Stone, Flurry of Punches, czyli po prostu te trzy uderzenia naraz. Super strong stuffs. Rosa creates a tall second skin of wines, preventing of... Czyli po prostu Rosa będzie, słuchajcie, na 6 sekund stawać się taka troszeczkę nieśmiertelna, znaczy śmiertelna będzie, ponieważ będzie uchroniło ją to od 80% damage'a? O kurcze, nadchodzącego damage'a przez 6 sekund, no masakra. Star Power, Plant Life, Rosa regains health while inside bushes, czyli po prostu będzie oczywiście na poziomie 9 zgarniała Hela po prostu, gdy będzie w krzakach, spoko. New skins coming soon. Bunny Pinny, no to co widzieliśmy, i Shibanita, okej, to jest oczywiście ta. A, chodzi o tego psa, słuchajcie, Shibę, no spoko. New maps, Dynamite Map Element, okej, czyli tak, Game Grab, Minecraft Madness. O nie! Będzie coś, słuchajcie, związanego z Minecraftem. Cards travel on the right lords on certain intervals. Dobra. Cards block shots, deal damage and push back brawlers when hit. Okej, to może być śmieszne. To może być śmieszne, słuchajcie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Showdown, flying finalists with launch pads, royal runway. Okej. Brawl Ball, Center Stage, spoko. Siege, Junk Park, Sparring Match, Stride Shot, Assembly Attack. Oczywiście te wszystkie mapy zobaczymy sobie później w Brawl Stars. Boss Fight, czyli Danger Zone, okej. Dobra, i teraz tak, Showdown, słuchajcie, zmiany, czyli meteoryty skupiają się na zgrupowanych jakby graczach. With better logic and the meteor explosion radius is bigger. Czyli zazwyczaj, słuchajcie, te meteory spadały zazwyczaj gdzieś, gdzie jest jedna osoba i po prostu jebanko pyk i tyle. A teraz, słuchajcie, będą atakowały tam, gdzie jest kilka osób naraz i będą miały większy zasięg, spoko. Healing mushrooms and energy drinks are no more likely to spawn farther from grouped players. Czyli oczywiście znowu będą pojawiały się bliżej ludzi, których jest po prostu grupa, tak? Kilka naraz.
Siege, bullet spawn a little bit closer to the middle. Czyli słuchajcie, oczywiście podczas oblężenia wszystkie te maszynki, znaczy to nie są maszynki, śruby będą spawnować się bliżej środka. Frank Stunlone works for a split second on the Ike. Czyli na tą maszynę, aha, okej, okay. Znaczy na tego bossa, spoko, tylko na pół sekundy czy tam coś. Ike no longer creates area damage with it's projectile. Okej. Homes to the target, no, homes to the target, not flying. Okej, spoko. Dobra, other changes, czyli oczywiście słuchajcie, user interface. Some home screen buttons moved in the menu. Okej, fajnie. Brawl TV, watching high level gameplay live. Czyli coś co doszło, tak? Brawl TV, czyli będziemy mogli teraz oglądać gameplay na żywo. Spoko. Training Cave, preview and test, no fajne, ej, to jest słuchajcie fajne. Dzięki Training Cave będziemy mogli trenować naszym, będziemy mogli sobie pograć nowym brawlerem. Spoko, ja to zaraz sprawdzę. Localization, added Polish and hybrid. Polski język! Dobra, słuchajcie, zaraz odpalamy w tym momencie, słuchajcie, Brawl Stars i zobaczymy, czy faktycznie ten polski język istnieje i czy działa. Dobra, name change for games. First is free, then... spoczko. Golden Week event coming soon. New menu, background and music. Czyli słuchajcie, będzie po prostu w weekend podwójny gold czy coś. Spoko. Coming soon, czyli podejrzewam, że w tą najbliższy, ten najbliższy weekend to wprowadzą. Matchmaking improvements. Slightly more difficult made matchings for team. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Support for Colloque Dark removed. Czyli słuchajcie... aha, wszystkie słuchajcie niki z kolorowymi nikami, wszystkie kolorowe niki poznikają, okej. Okay. Players have no one option to pick a color from their profile screen. Spoko, podoba mi się to. Tutorial improvements, improved poor connection symbol display during battle. O, to jest to słuchajcie, jak tracicie neta w trakcie rozgrywki, oni po prostu zmienili symbol tego. Increase super button table area, czyli będzie po prostu większy, okej. Okay. Spawn the second game in the game grab later. Okej, czyli nie będzie tak jak na początku mieliście, że już dwa gemy podczas gdy wy wchodziliście do kółka, tylko będzie stał jeden. Show star icon under pets if they are affected by star power, okej. Okay. Character sounds and views, w ogóle ile zmian, ja cię pierniczę. Bow in-game model rework, czyli słuchajcie, tak, new effects and projectiles, Boo dostał nowego reworka. Karl, audio voice-overs, okej, okay. nowe audio do Karla. Leon, new attack projectile. Spoko, zarąbiście. A little herpal penny, new effects and projectiles. Spoko. Boombox Brox, new animation. Spoko. Spike, effect polished. No tutaj nie wiem za bardzo o co z tym chodzi. El Primo, new mine attack effect. O, zarąbiście. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Golden Barrel, new projectile. Dobra, czyli nowy projekt. No i oczywiście są tutaj, słuchajcie, fixy, czyli wprowadzenie... zmiany w bugach, które miały miejsce. Ale słuchajcie, co jest dla mnie najważniejsze, to to, że teraz przechodzimy do Brawl Stars i sprawdzamy, słuchajcie, jak to wszystko teraz wygląda. Dobra, łączymy się z serwerem. April update, my to mamy za sobą. Okej, ja bym chciał na przykład... Ej, zarąbiste, już widzę, że menu jest zmienione. Chciałbym, słuchajcie, teraz English. Polish. Jest, kochany język polski! Kurwa belka! W końcu łączenie z serwerem. No myślę, że słuchajcie, ogólnie nie powinno być to tak trudne spolszczenie tego dla nich. Ja się mega z tego cieszę, słuchajcie, zarąbiście, że to wprowadzili, mega. Dobra, ustawienia, co tu jest? Zablokowana kontrola ruchów, muzyka, efekty dźwiękowe, spoko. Logowanie do Google Play, identyfikator, ja już mam połączony, line, jakieś tam tego typu rzeczy, zmień imię. Bezpłatnie można zmienić, aha, dobra, raz możecie, słuchajcie, zmienić swój nick. Ja mam akurat fajny nick, pasuje mi on, także spoko. Aktualności, spoko, czyli mamy tak, new update, który tutaj już był pokazany wcześniej, społeczność, tutaj się coś zmieniło, o, udostępnij zaproszenie, co najwyżej można zrobić, ale okej, tu jest wszystko tak jak było, dobra, czyli tak, mamy oczywiście tutaj
To wygląda już lepiej. Nie ma tego od razu ile na ile, tylko możemy po prostu ulepszyć. Okej, podoba mi się to. Następnie sklep. Zobaczmy, czy coś w sklepie. Tu jest coś za darmo, także ja oczywiście to sobie biorę. I tak, czy ja coś będę jeszcze kupował? Punkty mocy. Mógłbym ulepszyć sobie PAM w tym momencie. Mógłbym również Dynamajka, ale nie mam niestety odpowiedniej ilości golda na to. Okej, pakiety. Tu się nie zmieniło, spoko. Fajnie, fajnie, bardzo mi się to podoba. Zadymiarze! Aha, to zadymiarze teraz będą. Nie brał leży, tylko zadymiarze. Dobra, git. Mi pasuje, mordeczki. Dobra, sprawdźmy, słuchajcie, jak to wygląda na profilu. Możemy sobie, tak jest, kochani, możemy sobie ustawić teraz, jaki nick chcemy, żeby po prostu wyglądał. Ja sobie, słuchajcie, to taki różowy męski, to nie, to sobie darujemy może, ale na przykład taki zielony bardzo mi się podoba. I taki zielony sobie oczywiście ustawiamy. Następnie, czy tutaj, właśnie, ja mam już kilka chyba nowych jakichś mi się odblokowało, czy nie? Ja bym sobie na przykład coś zmienił. Może nie to, abym sobie dał coś takiego. To mogę czy nie? Nie mogę. Dobra, dam sobie coś takiego. Ewentualnie coś zielonego, żeby pasowało do niku. Możemy na przykład coś takiego dać. No jest gitówka moim zdaniem. Chyba, że damy sobie inny kolor niku, na przykład żółty i wtedy to. O, dobra, ej, pasuje zarąbiście. Okej, w takim razie zostawiamy i tu mamy najważniejsze puchary. Najważniejsze? Chodzi, no chyba troszeczkę jebli się z tym tłumaczeniem, ale nieważne. Zwycięstwa 3x3, zwycięstwo jednoosobowe, solo, dwuosobowe, duo. Najlepszy czas w walce z robotami, najlepszy czas w roli wielkiego zadymiarza, okej. Fajnie. Koniec sezonu za spoko 6 dni, dobra. Ogólnie to mi się to podoba. Wygląda wszystko, słuchajcie, naprawdę spoko, fajnie. No i oby, słuchajcie, tak dalej, no, co my tu mamy, nie przeszkadzać, utwórz kod drużyny, dołącz używając kodu. Fajnie, fajnie, że jest, słuchajcie, możliwość do po polsku już oglądania. Możemy sobie jeszcze teraz sprawdzić Brawl TV, oglądaj typowych graczy, aha, no może nie będę tego klikał, ale fajnie, że to jest. Dobra, gdzie jest, słuchajcie, trenowanie, w sensie, gdzie mógłbym na przykład sprawdzić sobie, dam sobie na nie przeszkadzać. Gdzie mógłbym sobie w tym momencie sprawdzić, jak, słuchajcie, żeby przetestować na przykład tego, przetestować nowego Brawlera. To znaczy, on jest tutaj na pewno i on jeszcze nie jest odblokowany. Jintar, a nie, nie ma go jeszcze. Okej, czyli nie ma jeszcze Training Cave'a, tak mi się wydaje. Możemy sobie tutaj otworzyć. Masz teraz, powinno być zdobyłeś, ale, albo coś, no ale to mniejsza. Dobra. No kurczę, kochani, no nie ma tutaj na razie tego Training Cave'a. Na pewno gdzieś on będzie. Wydaje mi się, że na przykład powinno tutaj być... O, wypróbuj! Tak jest, kochani! Jest opcja, znalazłem ją. Klikacie sobie Spike, następnie, słuchajcie, przychodzicie do wypróbuj. O kurczę, wyszedłem. I słuchajcie, możecie sobie wypróbować zanim daną postacią sobie zagracie, nie? Jednostka treningowa, dobra, pyk. 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 Ej, super, super, że to dodali. No dobrze, w takim razie wezmę sobie wyjście. I teraz chciałbym sobie na przykład sprawdzić, bo tak, Barley dostał new projekt. Tak. Został, słuchajcie, bardziej zbuffowany, znaczy zreworkowany troszeczkę. Kto tam jeszcze największego? Okej. Spoko, ja sobie tam podejdę do tego. Obrażenia na sekundę, one się wszystkie będą respić. Ej, ale podoba mi się to, podoba mi się, słuchajcie, to mega, naprawdę, zarąbiste to jest. Że można sobie teraz sprawdzać, nie? Patrzcie, pyk, pyk. Ej, nie, naprawdę, to jest super, super, że to dodali, dobra. Wychodzimy, Bu dostał reworka z tego co wiem, tak? Dobra, spróbujmy, słuchajcie, zagrajmy sobie Bu. No i zobaczymy jakiego reworka dostał. Ale szkoda, że nie można jeszcze wypróbować. O, ja już widzę, już widzę w nim zmiany. Na pewno lecą szybciej. Widzicie? Lecą przede wszystkim szybciej. Zmieniony został skin. Lecą szybciej, są bliżej siebie, moim zdaniem. Zobaczymy, jak, słuchajcie, za chwilę będzie prezentowało się jego ulti. Ale okej, to leci już szybciej. I uwaga, ulti. Pyk, pyk. Miny, spoko. Dobra, okej, no nie no, fajnie, fajnie. Podoba mi się, słuchajcie, to jest mega.
Przynajmniej moim zdaniem, słuchajcie, jest to mega, naprawdę. Przed chwilą odkryłem jednego buga, widzieliście? Że nie dało mi ten, ale dobra, mniejsza. Dobra, strzelmy sobie, pyk, pyk. Nie, okej, okay, super, jest to lepsze moim zdaniem, słuchajcie, że one lecą bliżej siebie zwyczajnie. Dobra, mordeczki kochane, macie w prawym górnym rogu jeszcze, słuchajcie, pokazane obrażenia na sekundę. To znaczy, ile, słuchajcie, na sekundę zadajecie obrażeń, na przykład tutaj. Wyrzuci mi aż 13 tysięcy oczywiście. Okej, okay, pyk, pyk. Dobra, nie, naprawdę, mega, mega, że słuchajcie, to dodali, szkoda, że jeszcze nie ma nowego czempiona, ale słuchajcie, oczywiście tutaj coming soon było, także, także no nie mam go oczywiście u siebie odblokowanego. Czy to będzie legenda? Jeszcze chyba nic nie wiadomo. Tara Jean, Spike Rook, Rook? Rook się nazywał, ale dobra. No, także tak to się prezentuje. Kochani, ja zapraszam was wszystkich serdecznie do gry. Grajcie, słuchajcie, ponieważ uważam, że teraz warto. Jest, słuchajcie, dużo rzeczy do zrobienia. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do gry. I tak jak mówię, zostawcie łapeczkę w górę. Zapraszam serdecznie do drużynki. No i zapraszam na live'y. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Mam nadzieję, że wam się podobało. Link jeszcze, słuchajcie, do update'a znajdziecie w opisie. Trzymajcie się. Siemaneczko! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along.